Bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście znowu rozpoczynamy kolejny odcinek serii Zagrajmy w Puk Puk. Zobaczymy, co dzisiaj nas... Tak, chciałem powiedzieć, co nas dzisiaj zje, co nas dzisiaj zabije, a ty chłopcze chyba sobie nie zdajesz sprawy, że twoja zasada raczej nie działa. I oczywiście zapomniałem mi... O, właśnie. Trochę tego jest. Czego nie widzisz, tego nie ma. Niestety tak to tutaj nie działa. Naprawmy sobie żaróweczkę. Coś tak... przypomnisz sobie? Nie, nie za bardzo. Okej. Poczekamy chwilę. O tak, to... Nie, 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 nie! Wyłaź! Wyłaź! O, fuck! Dobra. Zgaś światło. Już jest po nas. Nie mamy po prostu gdzie się schować. Nie mamy gdzie... Aja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 j
porządku. Szkoda, że nie możemy zamykać za sobą drzwi, ale... co się właśnie stało? Okej, dobra. Nie mam zielonego pojęcia, co się wydarzyło. Domek taki sam. Komuś burczy w brzuchu. Otwórz. O tak, od nas od samego początku niepokojące dźwięki. Wyłącz. Wyłącz. Powoli, pomału. Nikogo tu nie ma. Dzień dobry. Naprawiaj, naprawiaj, szybko. Idziemy na górę. Ale tutaj wyłączymy światło. Okej, tu możemy iść i na górę, i na dół. Kolejne łóżko? Dobra. Nic sobie nie przypomnisz, nic... Poczekajmy chwilę. Garnuszek. Let's play now. Nie, ja się nie będę z nim. O nie! Dobra. Tam już nie ma sensu iść. Zgaś światło. Why try? Dlaczego próbuję uciec? Bo nie chcę zginąć. I
Spieprzaj. Czy to coś tutaj wlezie? Może otwórzmy sobie drzwi na wszelki wypadek. Dobra, tego czegoś tutaj nie ma. Pójdźmy tutaj w dół. Mam nadzieję, że za chwilę nie będziemy musieli stąd czmychać. I see you now. Nie. Zegarek, właśnie. Spadaj. Poszł won. My w ogóle mam... Możemy się tutaj schować. Ten głos zadaje naprawdę durne pytania. Dlaczego się chować? Bo nie chcę zginąć. Proste. Jezuśku. Dlaczego po moim mieszkaniu, po moim domu chodzą ludzie odziani w strój z liści? Hey you. Musielibyśmy mieć nieziemskiego farta, żeby przeżyć. O nie, 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 nie. Nie! Okej, to coś poszło sobie stąd. Z tego pokoju nie ma ucieczki. O cholera. No to jesteśmy. Dobra, niech... Can you hear me coming? Zmarnujemy trochę czasu, ale może... Dzięki temu uda nam się przeżyć. Chociaż nie wiem, czy rozsądniejszym wyjściem nie byłoby po prostu wlezienie w to coś. Cofnie nam to czas znacznie, ale... To coś i tak tutaj będzie. No właśnie. Dobra, chodź tu. Ojej. Nie wiem, gdzie mnie jeszcze nie było. Na pewno na jednej części poddasza. Zegar. Nie kotły, nie takie inne duperesy, tylko zegar. Mówiłem zegar. Łasz, no! Poszł won. Sio. O cholera, co się właśnie stało, to ja nie mam żadnego pojęcia. Zostałem wyrzucony z pomieszczenia. Zaraz cię stąd wykurzę, dziadu. Pięknie. What the? Dobra, niech będzie chociaż znak, że tam byłem.
I... to dziwne krzesło, do którego nie mam zamiaru się zbliżać. Tu jest jeszcze jakieś zejście. Czy mi się przewidziało? Nie przewidziało mi się. Zegar. Jakby jeszcze tam na dole okazało się, że jest zegar. O. Przypomnisz sobie coś jeszcze? Oni są prawdziwi, ale nie wyglądają w ten sposób. Widzisz ich takich, ponieważ wciąż śpisz. O, genialne. Ciekawe pomieszczenie, ciekawe. Zakładam, że to jest twoja wanna, a to jest jakiś Junkers. Pierwsza myśl... to było coś związanego z ćwiartowaniem ciał. Coś sobie masz przypomnieć? Przypomnij. Przypomnij sobie, że tutaj stał kiedyś zegar. Tacy gości pojawiają się tylko w nocy, ponieważ mrok przeraża ściany. Przeżera ściany, ja pierdziut! Okej. Chłopie, coś ty miał za dom. Na dole miejsce do ćwiartowania ciał. Tutaj miejsce do ważenia. Ewentualnie do dobierania idealnej ilości ziemi, aby je zakopać. Kurde, już niedaleko, niedaleko świt. Może pokręcimy się jeszcze trochę odrobinę po mieszkaniu. Po mieszkaniu. Dlaczego mówię cały czas po mieszkaniu? Tam u góry pewnie jest ten... Nie ma go tu. Zabawa w chowanego to nie tylko gra, to sposób życia. Nieważne gdzie i jak się schowasz, czas zawsze się cofa, ponieważ... Okej, czyli jak wnioskuję, zapalanie światła przy tym wielkim oku nie jest najlepszym z pomysłów. No nie masz... Tam na samym końcu możesz się pojawiać. Ja sobie zejdę tutaj. Poćwiartuję sobie jakieś ciało. Jestem bezpieczny. Fuck yeah! Nie, to nie jest łazienka. To za cholerę nie jest żadna łazienka. Przetrwaliśmy kolejną noc. Genialnie. Wszystko żyje. W tę grę należy grać w ciszy. Zbierz gości 2 godziny przed świtem. Każdy wybiera sobie człowieka. O cholera. Następnie goście powinni chodzić bezszelestnie po domu. Każdy jest skoncentrowany na własnym celu. Wcześniej czy później usłyszycie głos. Głos. Tutaj ptaszki zbierzcie się wokół marmurowego gniazda. Ja mam takie zawiasy w czytaniu, bo... czytam, ale nie zdaję sobie sprawy z tego raczej, co czytam. W tym momencie wszyscy powinni znieruchomieć. Jeśli dźwięk będzie trwał dłużej, oznacza to koniec gry. Wśród was jest niewidka. Kto to jest do cholery? Niewidka. Czapka niewidka. Dziękuję. Idziemy do przodu. Okej, tam mamy zegar, ale to jest akurat...
To jest akurat etap, w którym nic nie powinno nas nawiedzać w tym domu. Coraz mniej dni do końca, tak. Ja zwiedzę całą chałupę, zanim wyjdę. Przynajmniej postaram się. Komuś tam nieźle, naprawdę nieźle burczy w brzuchu. Nic ci się nie wydaje. Pocieszające. Co tutaj mamy? Oprócz tego, że to piwnica. Nic, 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 kompletnie nic. Nie dobijać mi się do drzwi. Idziemy na górę. Tu jest zegar. Nie wiem, albo... Nie, kiedy patrzę na zegarek, patrzę, która godzina, a nie ile zostało mi jeszcze czasu. Zastanawiam się tylko jedna rzecz, czy jeśli tutaj zbierzemy jakiś zegarek, czy ma to jakiś wpływ na ilość czasu, jaką mamy do przodu podczas faktycznej rozgrywki. Dobra, do góry. I do lasu. Dziewczynko, czy ja cię tutaj znajdę? Teraz pytanie jest, ile zajmie mi poszukiwanie chałupy? Ostatnio męczyłem się 10 minut. Cześć! Okej, to jest coś nowego. Dziwny kurczak połączony z jeleniem, rybka i... Okej, teraz wiem, dlaczego jedna osoba w komentarzach stwierdziła, że nie będzie spoilerować, co się dzieje, jeśli spotkam się z dziewczynką. Bo tego nawet nie da się opisać. Kurczak usmażony, połączony z jeleniem, ryba, która wyszła z wody i hybryda czegoś dziwnego. Twórcy tej gry mieli fantazję. Naprawdę mieli wielką fantazję. Gdzie jest ta kichana chałupa? Ja rozumiem, chłopie, gdybyś był po imprezie, nie potrafisz trafić do domu. Okej, ale... Nie byłeś na imprezie. Jesteś
trzeźwy. No, już myślałem. Jesteś trzeźwy. Może niespełna umysłu. Trochę wariujesz, trochę świrujesz, ale do domu powinieneś trafić. Okej, gdzie jest twój dom? Kałupka. Ledwo co przestałem nagrywać, znalazłem. A ten wielki potwór ma coś symbolizować? Nic ciekawego nam nie powiesz? Dobrze, a więc w tym momencie zakończę ten odcinek. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się, na razie.